I dzisiaj będzie filmik książkowy. Przepraszam, że jest tak ciemno, ale właśnie zachodzi słońce po mojej stronie bloku i jest ciężko uchwycić światło, a wcześniej jakoś nie mogłam się zebrać z robieniem tego filmiku. I tak, najpierw zobaczycie, co właśnie czytam. Nie mogłam się zebrać do przeczytania tej książki ostatnio, ale dzisiaj tam przeczytałam 40 stron. Tak, przy obiedzie i czekając na obiad. To jest Nicholas Sparks, Szczęściarz. Pewnie większość już zna tego autora. I jeśli chcecie na przykład recenzję tej książki, no to powiedzcie, napiszcie, kciukujcie, jeśli chcecie recenzję. Następnie książki, które już kupiłam. Ta jest wypożyczona, to resztę kupiłam. Zapomniałam to powiedzieć. Tutaj mam także książkę Nicholasa Sparksa. Tutaj mamy Pamiętnik. Jeśli znacie film, no to znacie też zakończenie. Właśnie chciałam przeczytać książkę, bo oglądałam film. I tak właśnie sobie pomyślałam ostatnio, że czemu nie kupię sobie. Nie jest przecież taka droga, bo kosztowała tylko 28 zł w Empiku. Taka pozycja, dosyć cienka. Następnie, także z Empiku napisz do mnie Daniel Glatter. Nie umiem tak przeczytać tego. I to jest taka seria do torebki. Ja mam jeszcze jedną książkę z tej serii, którą właśnie muszę skończyć czytać. Zaczęłam Sparksa, a nie skończyłam tamtej. Ojej. Zauroczyła mnie właśnie historia. Miłosna, jak to, taka kobieca książka. I tutaj mam następnie Kari Wognu. Dalej nie wiem, jak to czytać. Nienawidzę czytać tych. A, nie widać. O, Kitty i nocna godzina. Książka kupiona w matrasie za 10 zł, więc polecam zaglądać często do matrasa, gdyż książka kosztowała 30 zł, no to 3 razy mniej. A naprawdę warto. Krótka książka. Tutaj mamy taką malutką zapowiedź. DJ-ka Wilkołaczka niebezpiecznie zakochana w seksownym łowcy wilkołaków. I odłożymy. Więc już czekam, żeby przeczytać. Lubię takie wilkołaki, wampiry, ale oczywiście nie zmierzch. Nie, nie, nie. Zmierzchu nie trawię. Jakieś takie inne. Służące, kupiłam sobie ani nie oglądając, ani w ogóle prawie nie słysząc, jaka to jest historia, ale po prostu jakoś tak mnie zauroczyła. Jeszcze jak sobie ją przeczytam, bo to dość potężna pozycja, to sobie oglądnę film. I tutaj mamy taką informację, dalej nie ściągnęłam takiej karteczki. Ponad 5 milionów książek sprzedanych na świecie. I pokażę Wam, jak wygląda okładka z takim fartuszkiem. I to jest Katrin Stockett. Jakoś tak. Nawet samą układką mnie to zauroczyło. Już ją tutaj będę chowała. Albo nie, bo muszę mieć do tego obie ręce. I dwie mangi. Karin Wampirzyca, Juny Kagasaki, tom pierwszy z wydawnictwa Waneko oraz Auran High School Host Club, Bisko Hattori, także pierwszy tom. I jeśli chcecie, to Wam mogę na przykład zrecenzować, tak jakby ktoś chciał się dowiedzieć, o co, come on, tak powiem. Bo na przykład nie każdy zna takie historie, albo nie każdy zna w ogóle mangi,
albo nie chce, tak jak na przykład moja kuzynka. Więc taka będzie ciekawostka na przykład. Jeśli chcecie, to napiszcie. I jeśli chcecie więcej na przykład takich, co czytam, co kupuję właśnie z takich książek, albo chcecie na przykład oglądać moją kolekcję mang, albo w ogóle wszystkich książek, no to napiszcie, co na przykład chcecie, żebym nakręciła, bo to bardzo ważne. No i do zobaczenia. Pa, pa.